Szczęść Boże, Piotr Krupa. Zapraszam na program Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Wydarzenia ostatnich dni będą komentowali redaktorzy i publicyści naszego dziennika. Pan dr Andrzej Mazan, szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim. Pan redaktor Robert Popielewicz, witam serdecznie. Szczęść Boże. To zacznijmy od tego, co się dzieje i wydarzyło się dzisiaj w Niemczech. W amerykańskiej bazie w Ramstein spotkali się przedstawiciele 50 państw, którzy wspierają militarnie Ukrainę. Próbowali ustalić, jakie wsparcie dalsze będzie przekazywane Kijowowi. Wszyscy czekali na deklarację Niemiec, że Niemcy przekażą swoje czołgi Leopard dla Ukrainy, bo takie deklaracje ze strony Polski, a także innych państw padają, ale dzisiaj takiej obietnicy strona niemiecka nie złożyła. Jak panowie oceniają to zachowanie Niemców? Bo zdaje się, że wszyscy oczekiwali takiej deklaracji, że te czołgi niemieckie trafią ze strony Berlina, ale z drugiej strony też cały czas konieczna jest zgoda Berlina, żeby inne kraje, które posiadają te niemieckie czołgi, mogły je przekazać. No tak, bo tutaj są dwie sprawy. To znaczy jedna to jest taka, że chodzi o przekazanie czołgów, które posiadają inne państwa, bo wiele państw w Europie posiadają czołgi niemieckie Leopard, prawda? My również też. To nasza inicjatywa jest rzeczywiście niezła, prawda? Uważam, że to jest bardzo ładne posunięcie i dyplomatyczne, i taktyczne, i wymuszające na Niemcach decyzje, prawda? Której oni nie potrafią albo nie chcą, bo w tej chwili właściwie trzeba powiedzieć, nie chcą podjąć, nie tylko nie zgadzając się na to, na dostarczenie czołgów, których nie są właścicielami, prawda, chociaż są producentami, a druga strona to nie chcą dostarczyć własnych czołgów. I myślę, że tutaj ten nacisk, i dla mnie to jest rozczarowujące, co się stało w Ramstein, prawda, bo jednak nacisk amerykański, czy nacisk wszystkich państw na to, żeby te Leopardy przekazać, podejrzewam, że był ogromny. I decyzja niemiecka wstrzymująca się, prawda, taka, która jest właściwie decyzją, no tutaj politycznie stającą po stronie Rosji tak naprawdę w tym momencie i pozwalającą na to, żeby na Ukrainie ginęło coraz więcej ludzi, jest absolutnie szokująca. Pytanie też o to, bo pojawiły się takie medialne doniesienia, że Niemcy powiedzieli, tak, przekażemy swoje Leopardy, ale jeżeli Amerykanie przekażą Abramsy. Jak pan, panie redaktorze, odbiera taką formę, no, chyba szantażu ze strony Berlina względem Waszyngtonu? Waszyngtonu, który przecież dziesiątki miliardów pomocy finansowej, rzeczowej, militarnej na Ukrainę przekazuje. No, to na pewno jest próba lekkiego szantażu. No nie oszukujmy się. Jeśli chcemy przekazać te Leopardy, no dobrze, ale też nie uważam za dobry pomysł, żeby Ukraina miała kilka rodzajów czołgów. Tam się toczy wojna, oni potrzebny jest sprzęt niezawodny, ale też taki, który będzie mógł być obsłużony przez ludzi. A jeśli wojsko będzie się szkoliło, część na Leopardy, część na stare T-72 i te inne, część na amerykańskie Abramsy, a może jeszcze angielskie czołgi, a może francuskie, no to powinniśmy, siłą sojuszu zawsze była współpraca. Widać, że w obecnym czasie Niemcy robią wszystko, żeby tę współpracę rozbić. Pojawiają się też takie argumenty, że kwestia dostarczenia Abramsów nie jest tak łatwa, bo to przecież trzeba zza oceanu przywieźć. Tam też inny rodzaj paliwa jest niż to, które zasila Leopardy, więc łatwiej też z terenu Unii Europejskiej, Europy, starego kontynentu przekazać te czołgi, niż sprowadzać je ze Stanów Zjednoczonych. No zobaczymy, jak się bardziej, to... Bardziej, że to nie są najnowsze Leopardy, tak? To nie chodzi o najnowsze Leopardy. Tak jest. A może to jest też tak, że w niemieckich magazynach po prostu nie ma zbyt wielu sprawnych Leopardów, bo mieliśmy takie doniesienia, że niemieckie wojsko, niemiecka armia jest niedoinwestowana. Zdaje się, że Berlin zakładał, że ten sojusz z Rosją będzie trwał wiekami i gospodarka się będzie rozwijała i wcale czołgów nikomu nie trzeba będzie produkować, bo wystarczy szantaż energetyczny. No te chyba plany się nie zrealizowały, więc może te czołgi po prostu tam zardzewiały w tych garażach. To jest bardzo, 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 bardzo prawdopodobne, prawda? To znaczy stan Bundeswehry jest tak, przynajmniej z tych wszystkich opinii, które tutaj się dociera do nas po prostu z politycznych komentarzy czy głosów, jest fatalny. To rzeczywiście jest tak. I myślę, że on jest też odzwierciedleniem pewnej polityki niemieckiej, prawda, robionej przez lata, z pewną taką mentalnością pacyfistyczną, prawda? I ten pacyfizm, on jest w tej atmosferze polityki niemieckiej, jest wśród Niemców sam, prawda, bardzo, 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 bardzo rozpowszechniony. I właściwie
oni się bronili przed tym, żeby Bundeswehr miała wielką siłę. I z tymi Leopardami jest rzeczywiście tak, że gdybyśmy się tu zapytali, czy tam jest w ogóle jakiś sprawny czołg, nie? No ale jeśli chcą, to inne państwa przekazać, tak? No, to jest ten opór Niemiec niezrozumiały. Kto na nich napadnie? Polska, Czechy, Francja? No to jest komentarz taki tutaj, no właśnie mówię, po czyjej stronie oni stoją, prawda? To znaczy jeszcze cały czas, prawda, ulegają naciskowi, prawda? Bo to oczywiście mamy tutaj przypadek patriotów w tym momencie, czy baterii Patriot, prawda, w tym momencie. Ale chodzi o to, prawda, że oni, można by powiedzieć, że całe... Że ich polityka jest polityką ustępstw, prawda, tych państw demokratycznych, jakby oni nie zrozumieli, prawda, tej istoty walki na Ukrainie. To nie jest coś takiego, prawda, że tutaj Rosja występuje jako państwo, które może być zachowane, prawda. Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy chyba w stanie wojny takiej światowej, hybrydowej wojny światowej, prawda. Tu jest wojna o inny kształt Rosji, prawda, i wojna z tego, jak się wyłoni Europa Zachodnia jako państwa, które są państwami zachowującymi prawo, to jest jedno, i zachowującymi zasady, i zachowującymi status człowieka wolnego. No, rodzą się też pytania dotyczące wymiany osoby na stanowisku ministra obrony Niemiec. Jest nowy szef, Boris Pistorius, który oceniany jest jako ten człowiek, który w przeszłości był prowschodni, chciał realizować tą prowschodnią politykę, nie ukrywał też swoich takich prorosyjskich sympatii. Z kolei niemieckie media też niektóre sugerują, że postawa Scholza, która jest też krytykowana przez jego koalicjantów przecież i też przez sporą część niemieckiej opinii publicznej, być może obawia się Rosji, bo być może Moskwa ma na niego jakieś kompromitujące materiały. Panie redaktorze. Nie, myślę, że tu nawet nie muszą mieć kompromitujących materiałów. Niemcy nie od ostatnich parunastu lat współpracują z Rosją gospodarczo, militarnie. To jest wielowiekowa tradycja i naprawdę im ciężko jest zerwać z tym. Oni chcą na wschód, ale patrzą na ten daleki wschód. I raczej ta polityka nie ulegnie zmianie. Ta wojna każdego dnia przynosi ofiary. Patrzymy z przerażeniem też na to, jak niszczona jest infrastruktura krytyczna, jak Ukraińcy są pozbawiani energii elektrycznej, dostaw ciepła, gazu, jak w trudnej sytuacji też tej zimowej pory się znajdują. Ale ten tydzień też przyniósł nam katastrofę śmigłowca. Zginęło całe kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ukrainy. Ból miesza się z niedowierzaniem. W browarach koło Kijowa w pobliżu przedszkola słychać było potężną eksplozję. Mieszkańcy od razu postanowili ratować swoje dzieci i wnuki. Córka pobiegła po wnuczkę, zabraliśmy ją, tam wszystko się paliło. Pojawił się oficjalny komunikat, w browarach doszło do katastrofy śmigłowca. Maszyna spadła w pobliżu przedszkola, na pokładzie był minister spraw wewnętrznych Ukrainy. To młody facet, bardzo patriotyczny facet, który robił wiele rzeczy dla Ukrainy i przeprowadzał reformę policji. Jego śmierć to wielka tragedia. Mówi mer Kijowa Witalij Kliczko. Na miejsce udały się służby ratunkowe. Bilans ofiar rósł w kolejnych godzinach. W tragedii zginęli także zastępcy szefa resortu spraw wewnętrznych. Na dany moment. Helikopter spadł na ziemię między przedszkolem a budynkiem mieszkalnym w miejscowości Browary. Na pokładzie śmigłowca Państwowego Pogotowia Ratunkowego znajdowało się 9 osób. Na bortu. Poinformował komendant główny Narodowej Policji Ukrainy Ihor Kłymenko. Prezydent Wołodymyr Zełenski chce ustalić przyczyny katastrofy. Zleciłem Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Narodową Policją Ukrainy i innymi kompetentnymi organami zbadanie wszystkich okoliczności zdarzenia. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy bierze pod uwagę 3 wersje zdarzeń. Naruszenie zasad lotu, niesprawność techniczną i działania umyślne dotyczące zniszczenia śmigłowca. Kondolencje Ukrainie złożył prezydent Andrzej Duda. Chciałbym panów krótko zapytać w kontekście tej katastrofy właśnie o ochronę najważniejszych osób w państwie, również w trakcie trwania wojny. Tam było całe kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
nie powinno do tego dojść. Dyskutowaliśmy też o tym w kontekście 2010 roku i tej wielkiej narodowej naszej tragedii, katastrofy prezydenta rządowego samolotu pod Smoleńskiem. No tak, no tutaj oczywiście, że zasady bezpieczeństwa zostały zachwiane, prawda, czy nie utrzymane. Całe kierownictwo MSW, zresztą bardzo dzielnego MSW, prawda, no bo Ukraina jednak toczy bój nie tylko z wrogiem zewnętrznym, ale również z wrogiem wewnętrznym, prawda, to znaczy w sensie takim, że infiltracja, prawda, rosyjska na Ukrainie jest jednak ogromna, sporo tych Ukraińców i tej sympatii jest i sporo oczywiście osób sprzyja również Rosji, prawda, i utrzymanie tej wewnętrznej spoistości polityki patriotycznej, prawda, zresztą tutaj świętej pamięci minister był i zarówno wielkim przyjacielem Polski, prawda, jak i też no, dokonywał tego oddzielenia, prawda, tych, można by powiedzieć, funkcjonowania państwa w stanie wojennym, bo to właściwie w stanie wojny, prawda, takim, żeby ta Ukraina mogła funkcjonować bezpiecznie, prawda, no bezpieczeństwo wewnętrzne w czasie wojny jest jednym z najbardziej potrzebnych, prawda, dla tych wszystkich osób, które tam są, no i zabranie na jeden pokład, prawda, ministra i wiceministrów, prawda, no jest dramatem. I pytanie oczywiście, co było przyczyną tego, no w tej chwili trudno nam powiedzieć. I nie będę się wypowiadał, prawda, no bo nie wiem po prostu. Na początku materiału była informacja, że to był śmigłowiec należący do lotniczego pogotowia. Ja nie chcę nic ujmować pilotom lotniczego pogotowia, no ale tam loty odbywają się w warunkach takich prawie bojowych, tak? Muszą latać na niskiej wysokości, wtedy pogoda była zła. Na pewno to konstrukcja, ten śmigłowiec nie był starą maszyną, tak? On miał kilka lat, więc no, tu mógłby też zaważyć czynniki, że był niewygodny minister spraw wewnętrznych też na Ukrainie. I doszło do katastrofy, tak? Te okoliczności wyjaśniają ukraińskie służby. My cały czas odczuwamy tą wojnę, bo ona się dzieje przecież za naszą wschodnią granicą. Pomagamy militarnie, pomagamy też uchodźcom wojennym z Ukrainy. Dotyka nas kryzys energetyczny wywołany działaniami Putina, ale cały czas też z niepokojem patrzymy na nasze bezpieczeństwo, na kwestie zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. No i w miniony weekend, z soboty na niedzielę, doszło do incydentu w Zatoce Gdańskiej. Dwóch obywateli Hiszpanii zostało uratowanych przez morskie służby ratunkowe w dość dwuznacznych okolicznościach. Niedziela, godzina druga w nocy, służby ratownicze otrzymały wezwanie. W Zatoce Gdańskiej uległa awarii łódź motorowa. Pomocy potrzebowało trzech obywateli Hiszpanii. Miejsce, w którym rozbitkowie zostali podjęci przez SAR, było oddalone od główek wejściowych do portu północnego o 4,5 mili morskiej, to jest około 8 km. Także tutaj jakby operowanie w tym rejonie, obowiązuje jakby swoboda przepływu, tak? Także tutaj nie jest to rejon żadnej strefy takiego ścisłego bezpieczeństwa. Mówi rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kieszkowska. Mężczyźni znajdowali się jednak nieopodal naftoportu. Nie mieli uprawnień do kierowania motorówką, ale posługiwali się za to specjalistycznym drogim sprzętem, w tym podwodnym dronem. Przekonywali, że szukali bursztynów. Mimo iż rzekomi Hiszpanie nie mieli przy sobie dokumentów tożsamości, policja uwierzyła im na słowo i po sporządzeniu notatki służbowej wypuściła na wolność. Teraz sprawą zajmują się służby specjalne. Zleciłem bardzo gruntowny raport tej sprawy. Służby opracowują ten raport. Poinformował premier Mateusz Morawiecki. Rzekomi Hiszpanie podczas rozmowy z policją podali numery swoich telefonów. Po fakcie okazało się jednak, że numery są nieaktywne. Mężczyźni prawdopodobnie opuścili już Polskę. Pojawiają się różne hipotezy. Według jednej z nich płetwonurkowie mogli być przemytnikami lub sabotażystami. No i mamy oficjalne oświadczenie wiceministra Stanisława Żaryna, zastępcy ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. W oświadczeniu podkreśla, że te działania obywateli Hiszpanii nie mają związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie stanowiły zagrożenia dla infrastruktury krytycznej. To oświadczenie ze strony rządu. Premier też polecił szczegółowe wyjaśnienia przez służby tego zdarzenia.
Ale pytamy o to, jak chronimy swoją infrastrukturę krytyczną, bo przecież w ostatnich miesiącach mieliśmy różne niepokojące doniesienia też z Zachodu, że różne dziwne rzeczy się przy takiej infrastrukturze krytycznej działy. Rosjanie na przykład wysadzili, nie wiemy tego na pewno, ale swój gazociąg Nord Stream 2 bez większych problemów. No pytanie, jak powinniśmy chronić tą swoją krytyczną infrastrukturę w sytuacji, gdy tuż za naszą granicą trwa wojna? Nie, no oczywiście, że powinniśmy chronić, prawda? I tam zresztą ten alarm dotyczący całej infrastruktury krytycznej jest podniesiony, prawda? Czyli że służby są, można by powiedzieć, czujne, prawda? W tym momencie rzeczywiście ten epizod, który tam się wydarzył się na wodach, które nie przylegają po prostu do ani do naftoportu, prawda? Ani do portu płutącego i było swobodny przepływ, prawda? W tym wszystkim. Jasne, że dla mnie oczywiście po tych wszystkich wyjaśnieniach, prawda? I tam minister Żaryn mówił, że to było jednak monitorowane, że oni wiedzieli, kto to jest, prawda? I że mają dane wszystkich tych osób, które tam są i że związane to jest bardziej raczej z jakąś siatką przemytniczą, prawda, i generalnie rzecz biorąc, kto wypływa w czasie sztormu, prawda, gdzie wieje 8, prawda, 8 skali Buforta, prawda, jakąś tam łodzią i czego oni tam szukali, no wygląda na to, że szukali pewnie kokainy, prawda, no bo czego już mogli tam szukać, ale jasne jest tutaj, no dla mnie z tego wszystkiego jest najbardziej dziwne zachowanie policji, prawda, która nie zidentyfikowała, nie zatrzymała, prawda, i nie dopełniła takich formalności, prawda, żeby ustalić tożsamość tych obywateli. Do końca lutego, nie tak dawno ogłaszało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, obowiązuje w Polsce drugi stopień zagrożenia terrorystycznego BRAVO, tak? Jeśli mówimy obywatelom, żeby sprawdzali i zwracali uwagę na zachowanie dziwnych osób w przestrzeni publicznej, to nie ma znaczenia, czy ten port jest otwarty dla ludzi, czy ten kanał jest otwarty. Spójrzmy na sprzęt. To nie był sprzęt za 100 zł, 200, tak? Dron podwodny. Być może to była grupa nurków, która miała przewieźć narkotyki, gdzieś znaleźć na dnie, bo ktoś ze statku wyrzucił. Nie wykluczam tego, ale być może to była też próba infiltracji, próba sprawdzenia, jak służby zachowają w rzeczywistych kryzysowych sytuacjach. Czy agenci obcego wywiadu będą mogli swobodnie działać i mówić, że są z Hiszpanii. Przecież wiemy, był nie tak dawno problem z naturalizowanym Hiszpanem, Rosjaninem z pochodzenia, który pracował tak naprawdę dla rosyjskich służb. Czy ci ludzie też nie byli naturalizowanymi Rosjanami? Właśnie, tak mówimy o obecności różnych agentów działających na rzecz Rosji na Zachodzie, to z ciekawością przyglądamy się i chyba też z przerażeniem temu, co się dzieje w Parlamencie Europejskim i tej wielkiej afery korupcyjnej, w którą zamieszana była między innymi już była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. W domu byłej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, socjalistki Ewy Kaili, znaleziono walizki pieniędzy, które miały być zapłatą za jej przychylność względem Kataru. Europosłów korumpowało też Maroko. Rodzą się pytania o wpływy innych państw, szczególnie Rosji. Zwraca uwagę francuska polityk Nathalie Loiseau. Pierwszym państwem, które próbuje nas manipulować i które znajduje przychylne uszy i po prawej, i po lewej stronie, to Rosja. To Rosja i nie zapominajmy o tym. Politycy oskarżeni w aferze korupcyjnej wielokrotnie występowali w obronie praworządności i atakowali Polskę. Unia Europejska musi się oczyścić i wyjaśnić ten skandal, mówi była premier Beata Szydło. I nie dać więcej podstaw do tego, że jeżeli w Unii Europejskiej mówi się o praworządności, to wielu z nas ma poczucie, że mówi się tylko o praworządności w wielu krajach europejskich, które praworządności nie łamią. Tylko dlatego, żeby przykryć afery i łamanie praworządności tutaj w Unii Europejskiej. Parlament Europejski wybrał następcę przebywającej w areszcie Ewy Kaili. Został nim socjalista Mark Angel z Luksemburga. Congratulations to Mr. Angel. Socjaliści utrzymali funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego ze względu na panujące w nim zwyczaje, wskazuje poseł Zbigniew Kuźmiuk. Absolutnie ten wybór nie powinien się odbywać. A jeżeli już chciano dokonać wyboru, to trzeba było to stanowisko lewicy po prostu odebrać
i wybrać kogoś z innego ugrupowania. Tym bardziej, że wszyscy zatrzymani do tej pory politycy oraz ci, którym grozi odebranie immunitetu, są z grupy socjalistów. Media informują, że w aferę może być zamieszanych kilkudziesięciu urzędników i posłów z Brukseli. Jeden z głównych podejrzanych, były europoseł Antonio Panzeri, poszedł na współpracę z prokuratorem. Udzieli informacji o ewentualnych korumpujących lub skorumpowanych ludziach, informacji o tropach finansowych, informacji o uzyskanych korzyściach. Antonio Panzeriemu oraz Ewie Kaili grozi więzienie, grzywna i konfiskata majątku pochodzącego z korupcji. To panowie myślą, że strach obleciał wielu unijnych urzędników, parlamentarzystów europejskich, bo jak Panzeri poszedł na współpracę z prokuratorem, żeby mieć mniejszy wymiar kary, to być może wysypie swoich kolegów? No na pewno jakiś strach obleciał co niektórych, którzy byli zaangażowani przynajmniej w tą aferę, prawda, która się ujawniła, bo tu jeszcze jest pytanie, powstaje takie, jakie są nieujawnione afery, prawda? I to jest dla nas bardzo klarowna sytuacja, prawda? Jakie są wpływy rosyjskie w Parlamencie Europejskim, już nie mówiąc, wracając jeszcze do pierwszego naszego wątku, jakie są wpływy rosyjskie w Niemczech, prawda, w tym momencie, bo pan minister obrony, prawda, jest bliskim przyjacielem byłego kanclerza Schrödera, prawda, którego Niemcy do tej pory nie potępili, prawda, jako człowieka związanego z Rosją, czy jakiegoś... I dalej zasiada w partii. Oczywiście, prawda, SPD, to jest nieprawdopodobne zupełnie, więc ta wpływała, czy to lobby, prawda, czy to przekupywanie, prawda, no, Rosjanie słyną z tego, prawda, to jest działalność polityczna, którą oni uprawiają od lat, prawda, bo tutaj się aż można było odwołać i do pierwszego rozbioru Polski, prawda, czyli generalnie rzecz biorąc, cały czas te same metody. I pytanie, czy to zostanie zamiecione pod dywan? Obawiam się niestety, prawda, że nawet, że to zostanie zamiecione pod dywan, dlatego że to, jak to pan redaktor zauważa, uderza głównie w socjalistów, prawda? Więc socjaliści będą starali się zniwelować, prawda, ten wpływ tej afery. I myślę, że no rzeczywiście to tak jest. A żeby były jeszcze jakieś tam pytania, które pani poseł francuska powiedziała, prawda, które zresztą my powinniśmy postawić, prawda, jakie są inne czynniki lobbujące, prawda, kto tam lobbuje, no, ujawnić to wszystko, prawda, no ale myślę, że tutaj nie. Będzie bardzo trudno. Pojawiają się też doniesienia, że Rosjanie mieli zaangażować kilkaset milionów dolarów, żeby korumpować unijnych urzędników i parlamentarzystów. No być może przy okazji tej afery związanej z Marokiem i z Katarem nowe fakty jakieś się pojawią, potwierdzające te doniesienia dotyczące działalności Rosjan. Obawiam się jednak, że zostanie sprawa zamieciona pod dywan. W Polsce jeden z portali o niemieckim kapitale zatytułował depeszę. Skandaliczna decyzja sądu w sprawie zatrzymanej Kaili, tak, pani Kaili. Co się okazało? Wzburzyło ten portal, wzburzyła decyzja sądu o przedłużeniu aresztu. No to widać, że to jest skoordynowana akcja, to nie bierze się z niczego, tak? Te łapówki to na pewno oni, to było ich drugi system partyjny. A czy to nie jest tak, że te instytucje unijne, Parlament Europejski są tak skonstruowane, że pozwalają na permanentny lobbying, na obecność różnych grup wpływu, nawet na tą korupcję, bo przecież Parlament Europejski dopiero teraz rozpoczyna się na poziomie unijnym dyskusja o tym, jak wypracować mechanizmy antykorupcyjne. No tak, tam lobbying jest prawem, prawda? I to jest i to działa po prostu, te grupy lobbystyczne, prawda? Zresztą we wszystkich parlamentach one funkcjonują i mają swój głos. I to powinno, i właśnie chodziło o to, prawda, żeby nie dopuścić do korupcji, prawda, właśnie chodziło o to, żeby te wszystkie grupy, które chciały mieć wpływy, prawda, były ujawnione. No, pytanie jest oczywiście w naszym przypadku, parlamentu Europejskiego, ale każdego innego parlamentu, prawda, o wpływy korupcyjne, i one mogą być tutaj ogromne. No, zresztą to trzeba byłoby doprowadzić do tego, żeby jednak wyczyścić to, czy stworzyć pewne mechanizmy takie, które zabraniają jak gdyby funkcjonowania nie tyle korupcji, prawda, ile jawnego współdziałania z lobbystami, prawda? Bo pytanie jest oczywiście takie, że no jasne jest, że wszelkie nagrody i wszelkie podarunki i tak dalej, oni posłowie się rozliczają z tego, ujawniają to, ale pytanie jest, co jest pod spodem, prawda, i kto tam manipuluje, prawda, w tym momencie i w jakimi pieniędzmi w walizkach daje, prawda?
prawda? No bo to oczywiście jest też nie tylko w walizkach, prawda, ale na różnych kontach szwajcarskich, czy ewentualnie gdzieś indziej, prawda, funkcjonujących na Cyprze, prawda, czy tutaj możliwości jest wiele, prawda? I oczywiście polityka jest taka, i pytanie, czy Parlamentowi Europejskiemu uda się wypracować kryteria czystości i klarowności. To będzie taka wola, bo tak, też no, mamy przykłady, prawda, posłów, którzy bardzo dobrze zarabiają poza Parlamentem Europejskim, chociażby pan Radosław Sikorski, były minister i w rządzie PiS przecież pierwszym i też w rządzie Platformy Obywatelskiej ma ogromne wpływy z takiej pozaparlamentarnej działalności doradczej i też się rodzą pytania, skąd te środki pochodzą. No, na pewno funkcjonowanie Komisji Europejskiej wymaga zmian. Skoro oni tak nam zarzucają brak tej praworządności, to my powinniśmy wystąpić z wnioskiem o skontrolowanie i zmianę dotychczasowych zasad funkcjonowania Komisji Europejskiej, bo jak czas pokazuje, ona nie działa dobrze, tak? Dziwnym trafem, jeśli słyszymy o korupcji, to są tylko lewicowi politycy. No tak, których słabość też do Rosji zawsze się gdzieś pojawiała. Co ciekawe, też ta afera została wykryta przez krajowe służby antykorupcyjne i belgijskie. Podobno przy udziale służb amerykańskich. Tak, ale... To może dlatego nie zostało to tak od razu zamiecione. Trudno szukać tam aktywności instytucji antykorupcyjnych unijnych, bo te mechanizmy nie działają. I na koniec chciałbym, żebyśmy wrócili do krajowej polityki, ale też powiązanej z Komisją Europejską, z Brukselą. Czekamy cały czas na decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która według deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego ma nam uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy na początku tygodnia. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który krytykuje te działania premiera, tą propozycję tej ustawy, skierował list z zachętą do dyskusji, list otwarty do pana prezydenta, bo to też wiele będzie zależało od głowy państwa, jak ta ustawa ostatecznie wyjdzie z parlamentu, jaki będzie jej dalszy los. Wtedy niestety Solidarna Polska robiła problemy z przyjęciem tego. Nie jest to żadna tajemnica. Gdyby to nie zajęło 6 miesięcy, gdyby nie dano pretekstu Komisji Europejskiej do wykręcenia się ze swoich poprzednich stwierdzeń o akceptacji do tego poprzez poprawki, które wniesiono, pewnie byłaby inna sytuacja. No, był projekt kompromisowy, wypracowałem go, była szansa na to, by zakończyć ten konflikt z Komisją Europejską. Nie wykorzystano tej szansy, ale tak naprawdę no, nie wykorzystano przez wątpliwości, które właśnie Solidarna Polska wtedy podnosiła. Mogę powiedzieć, że było zaskakujące, iż na list, który zachęcał do współpracy pana prezydenta, w niełatwej sytuacji, w której Polska się znalazła, usłyszeliśmy ocenę, która jest nieprawdziwa. Bo prawdą jest, że polityka ustępstw, począwszy od weta pana prezydenta w 2017 roku, który zatrzymał reformę sądownictwa w ten sposób, doprowadziła do tego punktu, w którym dzisiaj wszyscy się znajdujemy. Przypomnę, że Komisja Europejska nie atakuje od kilku lat projektów przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale celem ataków Komisji Europejskiej są projekty i ustawy, które przygotował pan prezydent Andrzej Duda. I mamy niewiele czasu do końca, dlatego dla każdego z panów 30 sekund, jak panowie oceniają, jaki scenariusz nas czeka w sprawie tej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i czy dostaniemy te środki, żeby ta ustawa zostanie przyjęta? Znaczy, są tutaj oczywiście dwa wątki, prawda? Jeden to jest, jak się skończy procedowanie ustawy o Sądzie Najwyższym i mamy deklarację pana prezydenta, prawda, że on nie pozwoli na to, żeby tam się pojawiły treści sprzeczne z konstytucją i stanowiące i podważające niezależność sądów i sędziów, prawda? To jest jedna sprawa. A druga rzecz oczywiście jest taka, że to jest pewien teatr, prawda? I ja tutaj nie liczę na to, że KPO zostanie odblokowane, prawda? Dlatego, że KPO jest instrumentem politycznym w tej chwili dla Komisji Europejskiej, prawda? Po to, żeby obalić nasz rząd generalnie. I 30 sekund dla pana redaktora. Zgodzę się z moim przedmówcą. Komisja Europejska będzie robiła wszystko, żeby te środki były cały czas zablokowane, bo jak zgodzi się na zmiany dotyczące Sądu Najwyższego, to już wiemy, że już zastrzeżenia ma do regulaminu Sejmu, tak? No i za chwilę będzie zastrzeżenie do czegoś tam, do czegoś i będziemy ciągle poprawiali, zmieniali, dostosowywali i nic z tego nie będzie.
krótko mówiąc, jazda po bruku. A przed nami jeszcze nowelizacja ustawy wiatrakowej, bo to też jest jeden z kamieni milowych, liberalizacja przepisów tych, które uchwaliło samo Prawo i Sprawiedliwość. A wtedy tego wszystkiego mamy coraz większy konflikt. Zdaje się, że w Zjednoczonej Prawicy, który też chyba jej nie służy przed zbliżającymi się wyborami. Tu stawiamy kropkę. Dr Andrzej Mazan i pan redaktor Robert Popielewicz komentowali wydarzenia mijającego tygodnia. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A nasz program za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.